Cześć, z tej strony Michał, witam Was w kolejnej recenzji. Dzisiaj bliżej przyjrzymy się bezprzewodowemu głośnikowi od firmy Bose, a mowa tu o modelu SoundLink. Muzyka otacza nas tak naprawdę wszędzie. W domu, w drodze do pracy, czy szkoły, na wyjazdach, czy koncertach. Jednak jak cieszyć się wysoką jakością muzyki, posiadając przy tym niewielkich rozmiarów głośnik? Niemożliwe? A jednak. Do tego stworzony został właśnie głośnik Bose SoundLink. W zestawie otrzymujemy trochę papierków, zasilacz oraz kabel jack. Sam głośnik nie jest bardzo mały, jednak wystarczająco mobilny i nie sprawiło mi problemu zabranie go ze sobą do parku. Głośnik zajmuje mało miejsca, dlatego idealnie nadaje się do włożenia do plecaka, postawienia na biurku czy na małym stoliku rozłożonym gdzieś na plaży. Design to ogromny plus tego urządzenia. Niektórzy znajomi skomentowali wygląd jako staromodny. Coś w tym jest, jednak skóra będąca osłoną, jak i podstawką samego głośnika, metalowe i szklane wykończenia nadają charakter sprzętu bardzo ekskluzywnego. Przód to brązowa skóra, za którą kryje się główny głośnik, po bokach aluminium, na górze 6 przycisków do kontroli urządzenia, a z tyłu wejście AUX 3,5 mm, złącze serwisowe do aktualizacji oprogramowania i gniazdo ładowarki. Informacje na temat stanu baterii ukazane są na wąskim, szklanym pasku z przodu. Na tym zalety się jednak nie kończą. Muzykę odtwarzamy na dwa sposoby. Pierwszy to zwykłe podłączenie iPoda czy innego odtwarzacza muzyki przez kabel jack, który chociażby otrzymujemy w samym zestawie. Drugi sposób to podłączenie naszego telefonu do głośnika przez Bluetooth i to idealnie sprawdza się poza domem. Aby to zrobić, wystarczy przytrzymać przycisk z ikonką Bluetooth na głośniku i po chwili sparować dwa urządzenia, np. telefon. Działa to bardzo dobrze, dźwięk jest równie czysty, jak podczas słuchania muzyki przez kabel. Bose to marka sama w sobie. Bardzo dobre wykonanie idzie w parze z genialną jakością muzyki. Tym razem producent również nas nie zawiódł. Małe rozmiary wcale nie dyskwalifikują dobrej jakości muzyki. Na papierze SoundLink składa się z 4 niskoprofilowych przetworników neodymowych odpowiadających za wysokie, średnie i niskie tony. Jak jest w rzeczywistości? Bardzo dobrze. Dźwięk jest naprawdę głęboki, bardzo dobrze wyrównany, a maksymalny poziom głośności jest moim zdaniem na tyle wysoki, że nadaje się jedynie na otwarte przestrzenie, gdyż w domu jest po prostu zbyt głośny. Zauważyłem też, że najmocniejszy bas osiąga się, kiedy urządzenie stoi blisko ściany, za sprawą głośnika z tyłu i dlatego właśnie głośnik nie możemy tak po prostu położyć na tylnym panelu. SoundLink to głośnik mobilny i ważnym czynnikiem jest akumulator. Na szczęście z tym nie ma problemu. Głośnik testowałem ponad 2 tygodnie i zauważyłem, że średni czas pracy na baterii, czy to przy używaniu Bluetootha czy kabla, wynosi jakieś od 7 do 9 godzin, w zależności oczywiście od poziomu głośności muzyki. Myślę, że jest to wynik całkiem dobry, ale zadecydujcie sami. Podsumowując, Bose SoundLink to sprzęt prawie idealny. Małe wymiary, świetny design, jak i materiały, bardzo dobra jakość dźwięku oraz pojemna bateria to jak dla mnie najważniejsze cechy urządzenia. Jedynym i najpoważniejszym problemem jest cena. Do wyboru mamy dwie wersje, z osłonką nylonową oraz tą skórzaną. Ta pierwsza kosztuje 1299 zł, a druga 1499 zł, czyli 200 zł więcej. Uważam, że jest to spora cena. Poza tym Bose SoundLink mógłby być minimalnie mniejszy. Wrzucenie go do plecaka oczywiście nam nie sprawi problemu, jednak przemieszczanie się z nim w ręku z jednego miejsca do drugiego już tak.